Witam Was. Dzisiaj jedziemy sobie przejechać taką trasą turystyczną. To się nazywa, może ona powie, żebym ja nie zmaścił. Mergeland Route. Mergeland Route, o. Dobra, także spróbujemy coś nagrać z tej trasy fajnego, ciekawego, jak coś będzie, do zobaczenia. Mamy nawet góry w Holandii. Rzadkość. Ale normalnie zawsze tu jest wszystko płaskie jak naleśnik, nie? Ale to jest normalnie na Zuid-Limburg. Patrz tutaj, ten samochód, prawa strona. Citroën Station, strijkijzer po holendersku. Normalnie tu są góry. Ciekawe. Ale to jest Limburgs heuvellandschap. Są krowy na wypasie. To jest właśnie taka droga, która prowadzi przez wszystkie takie wioski, coś takiego, także tutaj można sobie spokojnie jeździć, to można i rowerem robić, różnie, jak tam kto chce. Tylko że to jest długa trasa, bo cała droga ma ponad 110 km, chyba 112, jak się nie mylę. Czuję się jak w domu. Takie górki. I też już widziałam parę turystów na stopach. Ten gospodarstwo to jest taki styl budowlany karieboerderij. To znaczy kwadratowe gospodarstwo. Krowy znowu. Jest bardzo dużo krów. Aż się wierzyć w to nie chcę. Naturalne granice na krów i tak dalej. A, ogrodzenia naturalne, robione z żywopłotów. Kampieren bij de boer. Jak to jest tłumaczenie? Można sobie camping rozłożyć tutaj gdzieś u jakiegoś gospodarza, też jest taka możliwość. Są mi kucyki. Kucik szetlański. Właśnie dawny stary styl. Limburgse vakwerkboerderij. To są właśnie takie typowe dróżki tutaj, gdzie nie widać nic za zakrętem, także trzeba powoli jechać, ostrożnie i się nie śpieszyć. Taka typowa turystyczna dróżka. I kolejna miejscowość.
jest ciekawie, są górki, są pagórki, są ładne domki, jest co zwiedzać. Także macie dzisiaj przejażdżkę z nami z Afryką. Wow, jedziemy z górki na dół. To jest tylko 10%. A na Polaków, którzy żyją w Podkarpaciu, to jest nic. Patrz tam, jaki widok. Oh. No, ładnie, ładnie. I w Belgii, region Ardeny, też są takie ulice, nie wiem te nazwy teraz. To są po holendersku, to są slangebochty. Takie żmijowe zakręty, serpentyny, można powiedzieć. To jest it, Maryland Route. Tu był właśnie taki mały sześciokątny znak, pisze Mergelands Lute na nim. Trzeba szukać takich sześciokątnych znaków, jak się tędy jedzie. Jak się już raz znajdzie, to później jechać cały czas tak, jak one wskazują i można jechać. Tylko trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby któregoś nie przeoczyć oczywiście. Kampingowania przed chwilą tam było. Chociaż po tych małych dróżkach nie za bardzo chciałbym się pchać tutaj jakimiś kampingami. Ale tutaj? Oj, to olbrzymi plac, pełnych tam było. Serpentynki. Maryland Route jest również bardzo ulubione przez motocyklistę. No, to jest taka droga fajna na motor ogólnie. Slinger. Mamy tir holenderski. A już jedę do lewej strony. Dobra. Hotel restaurant La Fautière. Hotel restauracja La Granica. Za granicą.
jeszcze bardzo dużo turystów są tutaj. Patrz, wiek, rower i do góry z rowerem. No, zasuwają, mają już po 60-70 lat i dają czadu na tych rowerach pod góry. Bez problem tutaj. Także jak chodzi o ilość natury, to też jest tutaj tego całkiem sporo. Nie można narzekać. To jest troszeczkę inne oblicze Holandii, którego większość pewnie nie zna. Także nie tylko zawsze naleśnik i beton, bo jednak jest sporo zieleni, tylko trzeba wiedzieć gdzie. Mała wysiadka z auta. I takie widoki. Jeszcze obszar Holandii, który jest naprawdę bardzo bogaty w naturę i tu mogą inne miejsca być bogate, jeżeli chodzi o budynki, o pieniądze, nie wiadomo o co, ale jeżeli chodzi o naturę, to to miejsce wygrywa tutaj zdecydowanie. Tu jest jeszcze natura na wysokim poziomie, można powiedzieć. Teraz widać to za moim palcem. Tu jest właśnie ten znaczek, który trzeba za nim jechać. To jest oznaczenie, gdzie mamy jechać tutaj tą trasą. Traktor, jak w domu. Traktory, wszystko jest. O, osły. Ze względu na jej dużą ilość śniegu i po takie górki, no to nie dziwię się.
czasem małe przerwy też w nagraniach, bo ta droga już teraz się prowadzi troszkę długo. Też nie chcę, żeby ten film osiągnął rekordową ilość kilku godzin. Bo byłoby chyba za dużo. Miejsc na trasie po bokach, gdzie są po prostu parkingi porobione, gdzie można się po prostu zatrzymać, pooglądać, pospacerować, nie wiem, soku wypić czy cokolwiek. Jest tego dość sporo po drodze. Już kilka napotkaliśmy. Jest znaczek, trzeba jechać w lewo teraz.